Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiamy o zdrowiu, ekologii, o uważności, ale też o celebracji codzienności i po prostu bardziej świadomym życiu. Dzisiaj rozmawiamy o astrologii, czyli o dziedzinie, która interesuje mnie od dawna, a nadal mam wrażenie, że wiem o niej bardzo mało. Zaprosiłam do siebie prawdziwą ekspertkę w tym temacie, Kasię Bartoszewicz. Kasia jest oczywiście astrolożką i naprawdę zaraża pasją do tej niesamowitej dziedziny. My porozmawiamy o podstawach astrologii, o jej głównych założeniach, o tym, czym jest zodiak, co to oznacza, że mamy jakiś znak zodiaku, za co odpowiada nasz główny znak, czyli znak słoneczny, czym jest nasz znak księżycowy, czym jest ascendent. Pomówimy co nieco o horoskopach, czy one rzeczywiście mają sens, czy one się sprawdzają i czy są wiarygodnym źródłem informacji. Skupimy się też na zjawisku kosmogramu. Kosmogram jest to unikatowy układ planet w momencie naszych narodzin i na podstawie, słuchajcie, na przykładzie mojego kosmogramu będziemy omawiać poszczególne ciekawostki i smaczki, które można wyczytać właśnie z gwiazd. Także dla mnie była to też osobiście niesamowita przygoda, rozmowa z Kasią i nagranie tego podcastu, ale mam nadzieję, że też ta nasza spontaniczna interakcja pokaże Wam, ile ciekawych rzeczy naprawdę jest zapisanych w gwiazdach. Dla osób może trochę bardziej wtajemniczonych zgłębimy temat takich zjawisk, o których sporo mówi się obecnie w internecie, czyli na przykład o powrocie Saturna albo o retrogradacji, o ile dobrze to wymówiłam, Merkurego. Nawiążemy do żywiołów, o tym, który znak jest archetypem jakich cech i w jaki sposób możemy identyfikować się właśnie z mocą tych znaków poprzez żywioły. No słuchajcie, tematów jest mnóstwo, miałyśmy też rozmawiać o księżycu, ale jak sami usłyszycie, możliwe, że zostawimy to na kolejny odcinek. Ja już teraz zostawiam Was z naszą rozmową, życzę miłego słuchania. Cześć Kasiu, bardzo Ci dziękuję za to, że przyjęłaś moje zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło i jestem absolutnie podekscytowana tym, że będziemy dzisiaj rozmawiać o astrologii, czyli o czymś, w czym jesteś ekspertką. I tym bardziej to jest dla mnie zaszczyt, że właśnie Ty ze mną mówisz na ten temat tutaj w podcaście i mam nadzieję, że będzie to materiał bardzo edukacyjny i ciekawy dla naszych słuchaczy. Ja też się bardzo cieszę, jestem mega podekscytowana, ale też się trochę stresuję, więc zobaczymy w ogóle, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że odpowiem na Twoje pytania zrozumiale, na tym mi zależy. Super, że to powiedziałaś na początek, bo sądzę, że wiele osób słyszało o astrologii, chociaż jak tak myślałam o naszym spotkaniu, to wierzę, że warto zacząć od podstaw i może od wyjaśnienia tego, czym w ogóle jest astrologia, na przykład, żeby ktoś się nie pomylił z astronomią albo z jakimiś czarami, więc powiedz, czym ona jest z definicji i czym się zajmuje i czym zajmujesz się Ty? Astrologia to jest w ogóle nauka, która ma bardzo długą tradycję i jest to takie połączenie tego, co się dzieje na niebie, czyli obserwacji ruchu planet z tym, co się dzieje w naszym życiu, w naszej osobowości. I tak naprawdę w jednym zdaniu astrologia jest nauką o cykliczności, która mówi nam o tym, że wszystko jest jednym wielkim cyklem i astrologia pozwala nam zobaczyć tak naocznie, jakie to są cykle i że one rzeczywiście powtarzają się w naszym życiu i że to nie jest przypadek, że co ileś lat coś się wydarza i jest to taka wiedza, która pozwala nam spojrzeć głębiej na siebie samych, zrozumieć nasze wybory, zrozumieć dlaczego pewne rzeczy lubimy, pewnych nie, zrozumieć to, w jaki sposób postrzegamy świat, co kochamy, co jest dla nas wartością. To jest po prostu taki trochę rentgen duszy, który jest powiązany z tym, co się dzieje w kosmosie i nie tylko astrologia, ale też na przykład medycyna chińska mówi nam o tym, że
nasze życie jest odwzorowaniem tego, co się dzieje ogólnie we wszechświecie, czyli mamy mikrokosmos, makrokosmos i wszystko jest ze sobą połączone. A powiedz mi, jak astrologia się w Twoim życiu znalazła? Och, ja jestem zodiakalną rybą, więc od zawsze interesowało mnie wszystko to, co jest tajemnicze i niewidoczne. I ja już w podstawówce zaczęłam czytać o numerologii, o magii, o ziołach, o kamieniach. I ta astrologia też się gdzieś pojawiła. Ja nie pamiętam dokładnie tego momentu, kiedy, ale pamiętam, że w liceum spędziłam jakieś 2 lata studiując różne księgi, po czym stwierdziłam, że to jest za skomplikowane i może jednak ja to odłożę. I ta astrologia wróciła do mnie w zupełnie innym wydaniu, w innym kontekście w 2017 roku. Ona była obecna cały czas, ale w 2017 spotkałam się na warsztatach z Kai Paczą, który jest jednym z moich nauczycieli i on mi pokazał astrologię ewolucyjną, która po prostu zmieniła wszystko i ja zaczęłam się uczyć jej jeszcze bardziej i ona w tym momencie już po tylu latach była dla mnie dużo bardziej zrozumiała, prosta, logiczna i tak to się zaczęło. No właśnie, powiedziałaś, że na początku miałaś wrażenie, że to jest dla Ciebie zbyt skomplikowane, a ja odnoszę wrażenie, że w świecie popkultury, w świecie mediów, astrologia jest często bardzo tak upłycana i w większości z nas kojarzy się po prostu z horoskopami. No właśnie, ile jakby horoskopy mają wspólnego z astrologią i czy nie uważasz, że one trochę robią astrologii taki zły PR? Jak najbardziej tak jest. Ile mają wspólnego? Nie umiem powiedzieć w procentach, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo mało, dlatego że horoskop, który mamy w gazecie, jest odwzorowaniem jakby tylko pozycji Słońca i tam nie ma Ciebie jako jednostki indywidualnej, tylko ktoś po prostu sobie to pisze, nie wiem nawet na czym się opierając tak naprawdę, bo kosmogram jest indywidualny dla każdego z nas i nie ma dwóch takich samych kosmogramów, nie ma dwóch takich samych osobowości. I spojrzenie na człowieka pod względem astrologicznym wymaga kilku godzin głębokiej analizy i tak naprawdę wszystko tam ma znaczenie, więc ja się też nie dziwię, że kiedy słyszymy o astrologii, to myślimy sobie, że to są jakieś zabobony, które się nie sprawdzają, no bo jeżeli weźmiemy teraz pierwszą lepszą gazetę i przeczytamy krótki opis o jakimś znaku, no to mamy jakiś procent szans, że to się sprawdzi, ale też ogromny, że nie. No właśnie, bo większość z nas jednak utożsamia astrologię ze swoim znakiem zodiaku. Jakby zakładamy, że ten znak zodiaku jest jeden i ja całe życie myślałam, że jestem zodiakalnym lwem, więc wszystkie opisy lwa muszą tyczyć się mnie, ale na przykład miałam koleżankę, która też jest lwem i myślałam sobie, czemu ona jest zupełnie inna i mi się zazwyczaj to sprawdza, ale to niemożliwe, że jej też się sprawdza i myślę, że to wprowadza dużo takiego zdezorientowania i to bardzo podważa tutaj wiarygodność, więc może wspomniałaś o kosmogramie, więc może zacznijmy od tego, czym jest ten kosmogram, skąd on się bierze i co wpływa na to, jak on wygląda. Tak, to jest bardzo ważny temat, bo my rzeczywiście wszyscy, większość nas myśli, że jest tylko znakiem słonecznym, a tych planet jest znacznie więcej i każda z nich w jakiś sposób na nas wpływa. I kosmogram to jest mapa nieba w momencie, kiedy się narodziliśmy, która jest wykreślona w kole i widzimy tam wszystkie planety, które są ułożone w różnych znakach zodiaku, w różnych domach i na podstawie takiego kosmogramu jesteśmy w stanie wyczytać to, kim jesteśmy, jaki jest nasz charakter, jaki jest nasz temperament, ale tak samo jak ważne jest Słońce, czyli ten znak, o którym mówi większość z nas, tak samo ważny jest Księżyc, który mówi o naszej podświadomości, tak samo ważny jest Ascendent, który jest naszą szkołą i każda z innych planet, która mówi o jakiejś części nas i ta część jest bardzo mocno określona w astrologii. Wiemy, za co odpowiada dana planeta i widząc, w jakim ona jest znaku, możemy powiedzieć o tym, jaka jest ta osoba, jak się zachowa, co jest dla niej ważne i tak dalej.
Z tego, co mówisz, to wydaje się być nauka pełna takiej mistycznej mądrości i wręcz taka niepokojąca, bo możemy, patrząc na ten układ planet, wiedzieć więcej o tej osobie nierzadko niż ta osoba wie o sobie samym, co jest bardzo intrygujące, ale właśnie jednocześnie takie, no właśnie niepokojące poniekąd. Powiedziałaś, że nasz znak zodiaku, tak już potocznie przyjęty, to jest ten znak właśnie w Słońcu, ale co on o nas tak naprawdę mówi? Tak, w takim kosmogramie mamy dwa światła, czyli Słońce i Księżyc. Słońce to jest nasza świadomość, Księżyc to jest podświadomość, czyli Słońce mówi nam, w jaki sposób my postrzegamy naszą rzeczywistość. To jest ta część nas, która oświetla nasze życie, czyli w jaki sposób ja widzę świat i w jaki sposób też na ogół ludzie odbierają mnie. Co jest takie bardzo żywe, czyli takie nasze wewnętrzne słońce, które cały czas promienieje, które cały czas inspiruje, to jest nasz znak słoneczny. Ale jest tak, że możemy mieć na przykład słońce w raku i możemy mieć przekonanie, że o, jestem rakiem, jestem takim, teoretycznie powinnam być super wrażliwa, super emocjonalna. Ale na przykład równocześnie możemy mieć cztery inne planety w baranie i nagle się okazuje, że co jest silniejsze, to Słońce czy te cztery planety? I tu nawet nie chodzi o to, czy coś jest silniejsze, tylko wtedy już nie jesteśmy takim stuprocentowym rakiem. I to jest właśnie o tym, że kosmogram nam pokazuje, jak się rozkładają te siły i one się rozkładają bardzo różnie. No właśnie, ja w momencie, w którym zrozumiałam, a raczej dowiedziałam się, sprawdziłam, jaki jest mój znak w Księżycu oraz jaki jest mój ascendent, nagle było mi o wiele łatwiej właśnie zrozumieć siebie, zrozumieć to, dlaczego ja tak bardzo czuję się lwem. Zresztą widziałaś przed chwilą mój kosmogram i ja zawsze się bardzo, bardzo identyfikowałam nawet właśnie z horoskopami czy z różnego rodzaju publikacjami związanymi z astrologią pod kątem lwa. Mimo że brałam to z przymrużeniem oka, to właśnie kiedy się dowiedziałam, że jestem podwójnym lwem właśnie i tym słonecznym i księżycowym, stwierdziłam, okej, może dlatego ja jestem bardziej lwem niż inne osoby, które znam tylko właśnie po ich znaku słonecznym. Natomiast to, co jest ciekawe, najwięcej jasności dało mi poznanie mojego ascendentu. I ja nie rozumiem do końca, co to oznacza, że to jest ascendent, więc może najpierw wyjaśnij, dlaczego ascendent? To jest tak zwana nasza szkoła. To jest to miejsce, którego my się uczymy całe życie. To jest taka nasza społeczna maska, którą zakładamy też często nieświadomie i też ludzie nas często czytają w taki sposób, w jaki się przejawiamy w danym znaku i też te wartości są dla nas super ważne. My ich doświadczamy w życiu, uczymy się ich i w momencie, kiedy zmienimy miejsce zamieszkania, mówię tutaj o innych krajach, kiedy się przeniesiemy gdzieś daleko, to ten ascendent się zmieni, ale miejsce urodzenia pokazuje nam tą bazę taką. Co jest wyjściowe dla nas, czego chcemy się nauczyć w tym życiu. I często też jest tak, że ludzie nie czują naszego znaku słonecznego, tylko właśnie ascendent, bo on jest taki żywy, on jest tak jakby na naszej twarzy. To jest tak dla mnie fascynujące, bo powiem Ci, że miałam tę przyjemność mieszkać w różnych miejscach w swoim życiu i za każdym razem... Słuchaj, ja przechodzę jakiś moment oświecenia w tym momencie, to jest niesamowite, bo za każdym razem czułam się, jakbym żyła innym życiem, że ja zupełnie inaczej się odnajduję w społeczeństwie i oczywiście zazwyczaj utożsamiałam to z tym, że oczywiście otoczenie jest inne, inna kultura, inna mentalność, inni ludzie, ale ja rzeczywiście czułam się, jakby to była jakaś inna wersja mnie, która wtapia się w to nowe środowisko. Natomiast wracając do tego ascendenta, to ja... ascendentu? Nie wiem, jak to się odmienia. W każdym razie ja nigdy nie rozumiałam tego jako dziecko, jako powiedzmy nastolatka, jak jestem odbierana przez otoczenie, bo wiele osób mówiło mi, jakie robię na nich pierwsze wrażenie i ja się kompletnie nie mogłam z tym utożsamić. Myślałam sobie, jak to? Bo mogę zdradzić, o co chodzi. Zazwyczaj ludzie odbierali mnie jako taką osobę, która w ogóle nikogo do niczego nie potrzebuje, patrzy na innych z góry, jest taka mało sympatyczna. A ja sobie myślę, kurczę, przecież jakby ja mam serce na dłoni, ja w ogóle uwielbiam ludzi, uwielbiam z nimi rozmawiać i jakby
to nie pasowało mi to, że często ktoś mówił mi, o słuchaj Karolina, ty jesteś taka fajna, a jak przez te wszystkie lata myślałam, że jesteś taka, taka czy taka. I pamiętam dzień, w którym sprawdziłam właśnie swój ascendent i okazało się, że on jest w Skorpionie. I to też jest ciekawe, bo z mojej niewielkiej nadal wiedzy o astrologii słyszałam, że no Skorpion ma taką reputację, jakoby to był zły znak, taki najgorszy znak. Ja tak słyszałam przynajmniej. Aczkolwiek wierzę, że wszyscy są równi. Ale ja wtedy pomyślałam sobie, o nie, mam w ascendencie zły znak. To w ogóle pierwsza rzecz, która mnie uderzyła. A potem, kiedy się wczytałam, pomyślałam sobie, to dlatego ja byłam tak odbierana. Po prostu przyjęłam taką maskę społeczną i wiele osób jakby nie przebiwszy się przez tę warstwę zewnętrzną tak mnie postrzegało. No i to jest niesamowite i zapewne ty to widzisz teraz na moim kosmogramie. Chcesz, żebyśmy pokazały twój kosmogram? Tak, zapraszamy wszystkich oczywiście do wersji wideo na YouTubie, bo to będzie wyższy poziom tutaj podcastowania, bo Kasia ma u siebie na ekranie i teraz wy też widzicie mój kosmogram, właśnie mi zniknął, ale myślę, że jeszcze raz spróbujemy. I czyli, żeby odtworzyć tak. Kosmogram, potrzebujemy datę urodzenia, czas urodzenia i miejsce urodzenia, tak? Dokładnie. Potrzebujemy przede wszystkim godzinę urodzenia i im bardziej ona jest dokładna, tym lepiej. I tak właśnie wygląda kosmogram. Tak jak mówiłam, każdy jest zupełnie inny. Tutaj też widzimy różne kolory, które mają znaczenie, ponieważ cały zodiak jest osadzony też w żywiołach, czyli mamy element ognia, ziemi, powietrza, wody i one się cały czas powtarzają. Wszystko tutaj w kosmogramie też jest cykliczne. No i ewidentnie widać u Ciebie, że tak jak powiedziałaś, jesteś podwójnym lwem, masz Słońce i Księżyc we lwie, to jest koniunkcja, czyli połączenie tych dwóch jakości, połączenie świateł i to nam mówi, że urodziłaś się podczas nowiu, co jest z punktu widzenia astrologii ewolucyjnej, którą ja się zajmuję, taką informacją, że jest to dla Ciebie jakieś... Jest to dla Ciebie nowe wyzwanie w tym życiu, jakaś nowa ścieżka ewolucyjna, coś, co rozpoczynasz, nowa podróż. Nów to jest ten element tak naprawdę yin, ale yin, w którym zbiera się dużo yang, czyli jest ten potencjał do wyjścia. Jesteś takim małym ziarenkiem, które zaczyna rozkwitać. I Ty rozkwitasz we lwie, czyli w znaku ognistym, znaku, który jest drugim ogniem w kosmogramie, który wie jak płonąć, który mówi o naszej pasji, który jest tym słońcem, słońce rządzi lwem, więc Twoim zadaniem tak naprawdę jest inspirować i jest błyszczeć i mieć to poczucie, że jestem widziana i mam tutaj misję i lwy mają taką piękną jakość, że ludzie czują się przy nich widziani i czują się zainspirowani i jest to też znak, który mówi o naszym wewnętrznym dziecku, o tworzeniu, o tym, że Ty masz potrzeby, żeby tworzyć, żeby eksplorować własną twórczość, żeby na jakimś poziomie rozrabiać i brykać. I też dla mnie osobiście jest to sygnał do tego, że chcesz flirtować z całym światem, ponieważ lew jest archetypem najlepszego kochanka w mieście i tutaj chodzi o to, żeby bawić się tą energią seksualną, która jest tak naprawdę naszą energią życiową. I to jakby jest Twoja świadomość i podświadomość. Natomiast Twój ascendent, czyli to miejsce, tak jak powiedziałaś, jest w Skorpionie. I Skorpion to jest już zupełnie inna bajka. To jest element wody. Widzimy, że on jest zaznaczony na niebiesko. A element wody jest o uczuciach i o emocjach. I Skorpion... Ja też się nie dziwię, że on jest oceniany negatywnie. Słyszałam też takie podejście, natomiast ja uważam, ja w ogóle kocham każdy znak. Ale Skorpion być może jest tak traktowany dlatego, że jest to znak, który uczy nas zarządzania własną mocą. Jest to ten znak, który jest niesamowicie związany z energią seksualną, z naszą kundalini. Czyli tutaj albo wchodzimy w swoją moc i działamy z tego poziomu, albo nie. Jest to też znak, który... jest łączony z archetypem tajnego detektywa. To jest o tym, że jesteś super obserwatorem i naprawdę potrafisz chwilę posiedzieć, poobserwować ludzi i wiesz, co jest w ich środku. To jest ta umiejętność penetracji,
głęboko, wyciągania wszystkich tajemnic na powierzchnię i jest to też znak, który chce intensywności. Dlatego, że ten znak mówi nam, że życie jest ulotne, że śmierć siedzi nam na ramieniu w każdym momencie. I przez to chcemy tej intensywności, i przez to chcemy tej penetracji, i przez to chcemy tej głębi, i tej prawdy, i tego połączenia, ale to też sprawia na jakimś poziomie, że Ty jako skorpion uczysz się tego i uczysz się też zaufania do ludzi, co jest wyzwaniem dla skorpiona, bo on z jednej strony chce totalnej prawdy, ale też się tego boi. Ma gdzieś z tyłu głowy, że ja do końca nie mogę ufać ludziom i nie do końca mogę się tak odkryć, a jednocześnie to jest ale to, chcesz za czym to zrobić. Tęsknię. Tak. Ja się z tym zgadzam i wielokrotnie mam takie, bo oczywiście zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałaś na temat zarówno Słońca, jak i Księżyca, jakby podpisuję się 1000%. Natomiast tutaj mam czasami takie, nawet wczoraj miałam takie poczucie, że stałam wieczorem i myślę sobie, czy ja nie powiedziałam za dużo? Czy ja się za bardzo nie odkrywam, bo mam ochotę właśnie powiedzieć jak najwięcej i podzielić się i jestem bardzo ufna, ale mam gdzieś z tyłu głowy, że jakby żyję w tym świecie takim, jakim on jest i też trzeba brać pod uwagę nasze realia. Ale chciałam się Ciebie zapytać, czy na przykład to, co mówisz teraz w kontekście skorpiona, to się tyczy skorpiona w ascendencie, czy każdy znak w zależności od tego, w jakiej jest planecie, mówi nam co innego? To jest tak, że planeta jest w danym znaku, czyli trochę odwrotnie do tego, co ty mówisz. Ja mówię ogólnie teraz o skorpionie, czyli to, co opisałam, dotyczy jakości skorpiona, natomiast ascendent mówi nam o tym, że ty jesteś w tej szkole, czyli się tego uczysz. To są wartości, które są ci bliskie, ale też patrząc na to, że ascendent jest również tą naszą maską społeczną, taką zupełnie nieświadomą, to jest też to, że ludzie odbierają Cię jako osobę z jednej strony taką magnetyzującą, ale to jest związane z tym, że jesteś tajemnicza i z tym, że być może też jesteś trochę groźna, że oni mogą czuć w Tobie ten ogonek skorpiona, który potrafi ukąsić i tak naprawdę ta tajemniczość sprawia, że na jakimś poziomie możesz być niedostępna, ale jednocześnie też jest coś, co ich przyciąga, więc to zawsze jest taka polaryzacja, że chcę, ale czy na pewno mogę podejść? A jakbyś to rozwinęła, że właśnie w różnych miejscach na Ziemi, kiedy się przemieszczamy, to inaczej się zachowujemy i właśnie na to wpływ ma nasz ascendent, bo fascynuje mnie tutaj właśnie ta dynamika. Tak, tutaj chodzi o to, że kiedy zmienimy to miejsce pobytu, to tutaj zmieniają się te osie i ten ascendent będzie się przemieszczał i wtedy może się nagle okazać, że masz ten ascendent w strzelcu i wtedy twoja szkoła się zmienia. I to jest też logiczne, bo kiedy jesteśmy w innym kraju, mamy kontakt z inną kulturą, to też zmienia się nasze postrzeganie i tak naprawdę zmienia się też środowisko, w którym jesteśmy, jakby taka nasza, ten plac zabaw. I wtedy uczymy się nowych jakości. I w kosmogramie możemy sobie zobaczyć, co się zmieniło. I tak jak Ty powiedziałaś wcześniej, że podróżowałaś i byłaś w różnych miejscach, to ja na Twoim miejscu bym sobie sprawdziła, co to były za lekcje. A czy Ty słyszałaś o, nie wiem na ile w ogóle ta terminologia i ta dziedzina działa w Polsce, ale może słyszałaś o czymś takim jak astrokartografia albo astrogeografia. I to tak, właśnie to jest wydaje właśnie mi się, to, że to jest tak, że to jest to. Czy Ty też się tym zajmujesz? Nie, ja się tym nie zajmuję, w takim sensie, że jestem w stanie to sprawdzić, bo to jest proste i też na tym portalu astro.com jest w ogóle cała taka mapa, gdzie możemy sobie zobaczyć, tak, i polecam w ogóle portal astro.com, tam jest bardzo dużo ciekawych informacji, jest po angielsku, ale zdecydowanie warto. I to, o czym Ty mówisz, dotyczy na przykład tego, że możemy sobie sprawdzić, jakie miejsce na Ziemi będzie dla nas najlepsze na emeryturę. Tak, to jest niesamowite. I to jest trochę skomplikowane, ale można rzeczywiście posprawdzić sobie takie rzeczy. Albo jeżeli mamy jakiś, powiedzmy, trudny układ urodzeniowo. Ja na przykład tak mam, że mam Lilith, czyli czarny księżyc, tutaj na osi domu. I ona na jakimś poziomie pokazuje mi, że ja bardzo pragnę domu i pragnę rodziny i to się nie wydarza.
I tak naprawdę powinnam się przenieść poza granicę Europy w kierunku Ameryki Środkowej, żeby ruszyć tą Lilit z tego miejsca. I to jest takie. I prawdopodobnie gdybym ja to zrobiła, to mogłoby się okazać, że bach, nagle w ogóle mam dom i rodzinę. I można to sprawdzać. To jest fascynujące, ale powiedz mi, czy patrząc na ten kosmogram w takiej formie, jak teraz go widzimy na ekranie, to ty możesz powiedzieć na przykład właśnie już cokolwiek o moim przemieszczaniu się, właśnie w jakich miejscach to się będzie działo, czy to trzeba zrobić, nie wiem, nakładając to na jakąś siatkę inną? Tak, trzeba tu pozmieniać ustawienia. To jest twój kosmogram urodzeniowy, to jest twoja baza. Tak wyglądała mapa nieba w momencie, kiedy się urodziłaś, o tej godzinie i tego dnia i w tym miejscu, w którym się urodziłaś. I to jest jakby taki twój rdzeń, to z czym przychodzisz na tą planetę. To powiedz, co jeszcze możemy z takich najbardziej esencjonalnych rzeczy wyczytać z takiego kosmogramu? To możemy wszystko wyczytać. Słuchaj, wiesz, z odrobiną cenzury. Tak, możemy wyczytać na przykład, opowiedzieć o twoim Saturnie, który w moim odczuciu jest bardzo ważny. Każda planeta jest ważna, ale Saturn jest taki mocno odczuwalny, dlatego że on ma taki dosyć znaczący cykl, który trwa mniej więcej 29,5 roku, czyli to oznacza, że on co 30 lat plus minus wraca na swoje miejsce urodzeniowe. I też można usłyszeć często, że jest coś takiego jak powrót Saturna. Tak, tak, miałam Cię o to zapytać, bo to mam wrażenie, że też tak krąży po internecie właśnie, zarówno ja mam takie dwa hasła. Powrót Saturna i retrogradacja Merkurego. I ja czasami sobie myślę, że ja po prostu muszę w końcu sprawdzić, o co w tym chodzi. I właśnie coś mi się kojarzyło, że koło 30 jest jakiś przełomowy moment, więc powiedz koniecznie, o co w tym chodzi. Tak, Saturn jest taką planetą, która włada czasem i karmą, jeżeli oczywiście wierzymy w karmę, ale jest panem czasu i karmy. I jest to nasz wewnętrzny kręgosłup moralny, jest to jakość takiej starszyzny, która wie, co jest dla nas dobra, i on z jednej strony w kosmogramie pokazuje, gdzie my jesteśmy w jakiś sposób uwarunkowani, że ktoś kiedyś w przeszłości, prawdopodobnie jakiś zewnętrzny autorytet, powiedział nam, nie, nie, tych jakości nie możesz doświadczać, nie należy, nie wolno, cokolwiek. A z drugiej strony, kiedy my wchodzimy w tego Saturna i naprawdę uznajemy jego moc, to on nam mówi, właśnie tutaj jesteś specjalistą. Czyli to jest tak, że w kosmogramie nie ma takiego znaku czy takiej planety, która jest tylko pozytywna albo tylko negatywna, tylko zawsze jest to i to, jest yin i yang, są plusy i cienie i minusy. I jakby to wszystko jest w ciągłym ruchu i twój Saturn, czyli można powiedzieć, że taki twój kręgosłup moralny, taki twój wewnętrzny Gandalf, który wie, co jest dla ciebie dobre, mieszka sobie w baranie. I co on mówi? Z jednej strony w baranie, który jest pierwszym znakiem zodiaku, który jest naszym wewnętrznym wojownikiem, który jest naszym dzikusem, który jest o spontaniczności, o instynktach, który tak naprawdę nie myśli, tylko działa, jest super szybki. I Saturn mówi, hej, z jednej strony, do tego powrotu Saturna może mówić, nie, ty nie możesz być spontaniczna, nie, w ogóle nie możesz podążać ze swoimi instynktami, że w ogóle taka dzikość, no, nie przystoi. I że jakby jest to coś, co może być źle ocenione i nie można ufać swoim instynktom, że nie można być pionierem, nie można działać szybko, że to wszystko musi być zaplanowane i tak dalej. A z drugiej strony, kiedy przychodzi ten powrót Saturna w okolicy 30 roku życia i on też czasem trwa rok, czasem może się rozciągnąć nawet do trzech, to zależy, jak ten Saturn tam podróżuje. Coś się zmienia i nagle się okazuje, że właśnie, można. Że tak, że ja jestem takim baranem i że ja chcę tego doświadczać i chcę być taka ognista i chcę być odważna i chcę być tym pionierem, który zwołuje grupę i mówi, jedziemy z koksem i chcę podążać ze swoimi instynktami i w ogóle chcę być pełna pasji i chcę być dzikusem. Rozumiesz, że to się zmienia. I też w astrologii ewolucyjnej jest też tak, że dana planeta w danym znaku, ona żeby się w pełni jakby zintegrować, udaje się też na przeciwną stronę. Czyli w twoim przypadku do wagi. I to jest taka dynamika między baran
ja i moje pragnienia i też egoizm i tak naprawdę interesuje mnie tylko to, co mnie kręci i podążam swoją ścieżką i nieważni są dla mnie inni, a waga stoi po drugiej stronie i mówi, ale jak to? Właśnie, że tu są inni, że jesteśmy od nich współzależni i że w ogóle nauczymy się to zharmonizować. Czyli jest to zawsze taka podróż między jednym a drugim znakiem. Jest to taka zabawa, że tak powiem, dla nas, dla naszej duszy, że wszystkie te planety chcą się spotkać tutaj po środku. One wszystkie idą, zmierzają do środka, można powiedzieć, do źródła, do czarnej dziury, do oświecenia. Czyli twój Saturn, który jest tym wojownikiem i który jest super niezależny i który potrafi określić swoje pragnienia i też który potrafi być egoistyczny, idzie w kierunku wagi, która mówi, na tym świecie są też inni. Ale powiedz mi, czy... Bo to, co mi się nasuwa, to na przykład, no dobrze, ale skoro ja widzę swój kosmogram i wiem, jaka będzie potencjalnie, prawdopodobnie moja lekcja w tym momencie, tak, czyli około tej 30, to skoro już to wiem teraz, to może to się wydarzy wcześniej. I od razu ja sobie myślę, że mój powrót Saturna będzie na pewno wcześniej, skoro ja już to wiem. Nie mówię, że nie, natomiast tak jak Ci powiedziałam wcześniej, Saturn jest władcą czasu i karmy. I ja też kiedyś usłyszałam od bardzo mądrego astrologa, że nie ma takiej opcji, żebyśmy przeskoczyli ten moment wcześniej. To nie jest tak, że Ty nie możesz tego czuć. Mhm. I ja też tak naprawdę nie opisywałam teraz powrotu Twojego Saturna, tylko samego Saturna w tym baranie i jeszcze nie powiedzieliśmy o tym, że on jest w piątym domu i że on jest z węzłem, że jakby tutaj... Naprawdę to jest długi proces, natomiast chodzi o to, że ten powrót Saturna trwa. To nie jest chwila i Saturn jest o dojrzałości. Pierwszy powrót mówi nam o tym, że my wychodzimy z tego świata dziecka i wchodzimy w dorosłość. I Saturn mówi, okej, to jest ten moment, kiedy naprawdę stajesz się panią swojego losu i kiedy naprawdę decydujesz o sobie i kiedy Ty stajesz się swoim wewnętrznym autorytetem i już nie patrzysz na to, kto Ci coś mówi. Bo to jest o tym, to jest ta dynamika między zewnętrznym a wewnętrznym autorytetem. I to wymaga czasu i to wymaga dojrzewania. I kolejnym takim wielkim powrotem jest 60. rok życia, plus minus, kiedy my wychodzimy jakby z dorosłości i wchodzimy w tą rolę starszyzny. I to też nie jest coś, co wydarzy się, jak będziemy mieli 40 parę lat. Tylko jest tak to wszystko ułożone, że te powroty Saturna zajmują mniej więcej 30 lat. I dzisiaj opowiadałam kobiecie, z którą miałam właśnie kosmogram, że my po prostu cały czas podróżujemy po takiej spirali. I po spirali, w której pewne wydarzenia się powtarzają, jakby pewne tematy wracają, tylko my po odpowiednim czasie spoglądamy na nie z innej perspektywy już. No właśnie, czy to jest ta cykliczność, o której mówiłaś na początku? Tak, jak najbardziej. I ten Saturn na przykład pokazuje nam, że aha, że kiedyś w ogóle zadziałałabym w ten sposób, bo działałabym bardziej z poziomu dziecka, a teraz już działam bardziej z poziomu dorosłego. I to jest ta sama sytuacja, ta sama jakość, ale ja reaguję inaczej. To jest bardzo ciekawe, jeżeli chodzi właśnie o taką samoobserwację, ale to, co mi przyszło do głowy, to, że pamiętam, jak parę lat temu zapytałam moich rodziców, znaczy może inaczej, moi rodzice często mówili, żeby się na przykład ze mną nie zamienili i nie poszliby drugi raz do szkoły, natomiast zawsze mówili, że jak myślą sobie o takich najlepszych latach życia, to były ich lata 30. właśnie, początek bycia 30-latkiem, kiedy już po prostu właśnie, i też to słyszałam potem już z wielu innych źródeł, że to jest taki moment, kiedy wiesz, kim jesteś, przestajesz tak na siłę, już nie odkrywasz się tak bardzo, przestajesz w kółko szukać jakby tych definicji, tych etykietek i nagle po prostu jesteś pogodzony z tym, kim jesteś, tak ci się lżej żyje. I pięknie mi się tutaj łączy. Tak, tak jest, że my w okolicy tego 30 roku życia my naprawdę zaczynamy odkrywać, kim jesteśmy i tak naprawdę, co jest dla nas ważne. Saturn na poziomie ciała odpowiada za nasze kości i łączy się go z kręgosłupem i tak jak powiedziałam chyba już wcześniej, że to jest taki nasz kręgosłup moralny, czyli my naprawdę zaczynamy sobie zdawać sprawę z tego, co to jest,
co jest tym naszym kręgosłupem, co jest naszą wartością. I Twoją wartością jest baran, jest ta dzikość, jest ta niezależność, jest to podążanie za instynktami, jest takie uczucie, że jestem wolna i jeżeli mam jakieś pragnienie, to za nim podążam, bo dlaczego nie? I jednocześnie ten Twój Saturn mieszka sobie w piątym domu, czyli w domu lwa, a Ty jesteś lwem, czyli on jeszcze bardziej Ci podbija tego lwa i tak naprawdę podbija Ci taką potrzebę kreatywności, taką potrzebę ekspresji, zabawy. To jest dom zabawy, dom dzieci, dom romansów, dom hazardu. I z jednej strony Saturn do tego powrotu może mówić nie. Nie wolno się bawić i nie wolno podążyć ze swoimi pragnieniami i jest takim groźnym policjantem, a kiedy wchodzimy w ten powrót, który trwa w zależności od tego, ile mamy tam retrogradacji właśnie od roku do trzech, to nagle się zmienia coś w naszej psychice i my sami tak naprawdę pozwalamy sobie na to, żeby być jak baran w Twoim przypadku i żeby naprawdę zaufać swoim instynktom na maksa i jeszcze się przy tym dobrze bawić, piąty dom. I inspirować innych, bo tak naprawdę u Ciebie ten lew jest mocno obsadzony. To jest też interesujące, że właśnie z jednej strony możemy rozumem pojąć to, co jest w kosmogramie, czyli Ty mi to wytłumaczysz. Ja się rzeczywiście utożsamiam z tym, co mówisz o baranie, ale dokładnie właśnie widzę to, że ja to z jednej strony wiem, ale z drugiej strony wiem, że nie jestem na to jeszcze gotowa, bo inne rzeczy i inne podejście wydaje mi się być bardziej kuszące lub bardziej akceptowane, takie, na które daję ja sobie większe pozwolenie i no, ma to sens, więc mogę tylko potwierdzić. Tak. I to po prostu wymaga czasu i na pewno to będzie jakiś dłuższy moment, w którym dopiero po czasie zdasz sobie sprawę, że wow, w ogóle teraz myślę w ten sposób i jakby teraz te wartości są mi bliższe, bo to też tak jest, że jak mamy jakieś ważne przejście, jakiś tranzyt w kosmogramie, na przykład Jowisza, który też jest na ogół odczuwalny i on nam wyznacza takie cykle 12-letnie z kolei, to też nie jest tak, że kiedy on, na przykład mamy powrót Jowisza, czyli ty masz urodzeniowego Jowisza w Koziorożcu i powiedzmy, że w tym roku byś miała w tym momencie powrót Jowisza, czyli ten Jowisz tranzytujący byłby tutaj, to że akurat tego dnia, czy w tym tygodniu coś się wydarzy, to nie do końca tak działa. To na ogół jest tak, że my potrzebujemy chwili, my ludzie, żeby ogarnąć coś swoją świadomością, że tu się chyba coś wydarzyło. I nagle w ogóle miesiąc później jestem już trochę w innej rzeczywistości, tak, i inaczej postrzegam siebie czy świat. Astrologia jest o cykliczności i jest o czasie. I ona też wymaga często czasu, żebyśmy my w ogóle mogli coś zobaczyć. Wiesz, jakie pytanie mi się tutaj nasuwa, skoro ten moment, powiedzmy około 30 urodzin, dla osób, które może też bardziej siebie obserwują, bo też zakładam, że wiele osób może nie dostrzec tego większego przełomu. Natomiast dla większości z nas może to się nie opłaca zakładać rodziny albo podejmować jakichś ważnych decyzji, zobowiązywać się do tego 30 roku życia, no bo jeżeli my sobie ułożymy to życie, a potem nagle po tej 30 się okaże, że zupełnie nam się wszystko przewartościowało, no to rozumiesz, jakby tutaj mi się taki konflikt pojawia, że może to się naprawdę nie opłaca, bo ja potem to życie innym ludziom zniszczę. To jest bardzo ciekawe pytanie. Nie wiem. Wydaje mi się, ja bardzo wierzę w to, że wszystko się wydarza tak, jak ma się wydarzyć. I ważne jest też to, żeby powiedzieć o tym, że astrologia nie jest żadnym wyznacznikiem, który przypowiada Ci przeszłość w 100% i to w ogóle nie o to chodzi, tak. Że jakby kiedyś to było bardzo atrakcyjne i nadal jest dla niektórych osób, że pójdę do astrologa i on mi powie, co się wydarzy. To nie jest prawda, dlatego że każda planeta ma kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt potencjałów w sobie i to nie jest tak, że taki Saturn mówi tylko o jednej rzeczy, tylko ja Ci tu wymieniłam kilka. Tak. Tak samo jak baran, tak samo jak Wenus. Wenus jest na przykład naszą wewnętrzną kobietą, ta zielona tutaj piękna, w raku w Twoim przypadku.
to jest bogini obfitości, to jest bogini pieniędzy, sztuki, wartości, poczucia własnej wartości, zasobów, talentów, jakby dużo rzeczy. I teraz, kiedy mamy tranzyt Wenus, czyli to przejście Wenus gdziekolwiek, to jedna z tych rzeczy może być aktywowana i taki astrolog, on nigdy nie może powiedzieć na 100%, że wydarzy się to, to i to, że to jest jakiś potencjał, który my możemy odczytać, ale jako ludzie mamy wolną wolę i w każdym momencie możemy zdecydować, czy ja skorzystam z tego potencjału, czy nie. Czy ja pójdę bardziej w tym kierunku, który mi pokazuje tutaj mój kosmogram i aktualny układ planet, czy nie, bo też możemy nie iść. I to, co teraz widzimy, to jest pewien potencjał twój urodzeniowy, ale to, czy ty z niego skorzystasz w pełni, to jest twoja wolna wola. Myślę, że to jest bardzo ważne, to co mówisz, bo wiele osób może być uprzedzonych do astrologii właśnie przez to, że nam się to kojarzy z przepowiadaniem przyszłości, to po pierwsze. A po drugie, ja na przykład wierzę głęboko w to, że czasami czytając sobie taki, nawet taki niepozorny horoskop, my po prostu w niego wierzymy bardziej niż w siebie. I to jest taka samo spełniająca się przepowiednia, bo prędzej właśnie w naszej podświadomości gdzieś tam się zagnieździ to przekonanie, że to się wydarzy, bo to było napisane w gazecie, aniżeli dlatego, że my naprawdę chcemy, żeby coś się zmaterializowało w naszym życiu. Ja miałam coś takiego zawsze, że jakby ja wiedziałam, że ja w to wierzę, ale z drugiej strony jestem też sceptykiem i zazwyczaj robiłam tak, że zaglądałam do horoskopów wstecznych, żeby zobaczyć, czy tutaj się coś zgodziło, więc nigdy jakby nie traktowałam ich jako jakieś wyroczni. I ja też teraz tak podchodzę właśnie do tego rodzaju narzędzi, też obserwuję różne osoby w internecie, właśnie głównie po to, żeby czasami, to jest ciekawe, właśnie dać sobie przyzwolenie na odczuwanie pewnych rzeczy, czyli na przykład wyczuwam jakąś zmianę i zaczynam być nagle strasznie taka poddenerwowana, czuję, że jestem bardzo pełna takiego jakiegoś lęku, taka w takim strasznym chaosie, rozedrygana. I nagle wchodzę na Instagrama i proszę, pokazuje mi się, że coś tam XYZ dzieje się, więc to jest czas, kiedy właśnie mamy taką planetę w takim znaku, mówię oczywiście kompletnymi ogólnikami, więc możemy odczuwać to i to. I ja to czytam się sobie... No to jest dokładnie to. Wow. To jest dokładnie to, przez co ja przechodzę. I to jest moim zdaniem przez to na tyle niewinne, że to właśnie nie definiuje mojego stanu ducha, czyli nie wstaję rano i nie patrzę, okej, jaką mamy dzisiaj energię? Okej, dzisiaj kreatywność zero, tylko relaks i ja stwierdzam, okej, dzień spa, a nie zastanawiam się nad tym, czy ja rzeczywiście się tak czuję, bo każdego to może dotykać w inny sposób. Ale wydaje mi się, że to jest właśnie takie bardzo ciekawe narzędzie, nie wiem, mi to sprawiało ogromną satysfakcję, że ja rzeczywiście to odczułam, czyli jakby poszłam za tą intuicją i widzę, że to jest to, co się dzieje energetycznie, że to ma jakiś sens i że ktoś to wyczytał. I to daje mi takie poczucie właśnie tej magii wokół nas i tego, że jesteśmy częścią czegoś większego i że te niesamowite twory w kosmosie mają aż taki wpływ na nasze życie. No to jest też nic dziwnego, że ty odczuwasz i że za tym podążasz, dlatego że twoja Wenus i Mars są w raku. Wiesz, nic mi to nie mówi. Tak, rak jest tym znakiem, tą świadomością, która jest powiązana z naszą wrażliwością. I to jest ten znak, który przypomina nam o tym i uczy nas tego, żebyśmy odczuwali świat. To nie jest znak, który myśli i rozkminia. To nie jest powietrze. To jest element wody, który każe ci czuć. I twoja Wenus, czyli twoja wewnętrzna kobieta i twój Mars, czyli twój wewnętrzny mężczyzna, pływają sobie w takim raczku, czyli w świecie uczuć i emocji i wrażliwości. Dodatkowo jeszcze w tym domu Skorpiona, ósmy dom, zobacz. I ten ósmy dom mówi nam o świecie, którego nie widać, o świecie magii, o świecie szamanizmu, więc to, że ty odczuwasz, że na coś jest dobry czas, to są głównie te dwie planety, to jest których zadaniem jest w raku czuć. To jest ten moment, kiedy otwierasz swoje serce i po prostu robisz... uwrażliwiasz się na rzeczywistość. Mam wrażenie, że wiesz, tak już długo rozmawiamy o tym, a to jest takie dosłownie liźnięcie właśnie tematu tego kosmogramu, więc też może nie chciałabym
zanudzać naszych słuchaczy tym, że to jest tak bardzo o mnie, choć ja bym oczywiście tutaj mogła siedzieć godzinami i słuchać o tych wszystkich niesamowitych połączeniach. Natomiast myślę, że jest parę jeszcze takich kwestii, o które chciałabym Cię dopytać, bo wspomniałaś, i ja też o tym mówiłam, o tej retrogradacji Merkurego. To jest też taki jakiś ważny czas i tak wiele osób o tym mówi, w moich social mediach przynajmniej. O co z tym chodzi? Och, no tak, rzeczywiście jest trochę zamieszania, jeżeli chodzi o tę retrogradację. Co jest też ciekawe, bo wiele osób postrzega retrogradację jako coś negatywnego, a to w ogóle tak nie jest. To jest po prostu ruch wsteczny, który tak naprawdę jest iluzoryczny, bo ta planeta nie zaczyna się cofać, tylko my postrzegamy ją w taki sposób, że ona się cofa i Merkury wchodzi w ruch wsteczny mniej więcej co 3 miesiące na 3 tygodnie, więc to nie jest rzadko, to jest coś, co znowu jest cykliczne, ale tak naprawdę większość z nas ma jakąś planetę w retrogradacji w naszym urodzeniowym kosmogramie i tu w ogóle nie chodzi o to, że wtedy nie mamy do niej dostępu, albo że ona wtedy działa negatywnie, albo cokolwiek innego. To jest taka informacja o tym, że jeżeli planeta wchodzi w retrogradację, to ona jest jakby jej działanie jest tak samo mocne, tylko że ono dla naszej świadomości nie jest tak dostępne i tak bardzo odczuwalne, jak to, kiedy nie jest w retrogradacji. I naszym zadaniem jest wtedy skierować, ja zawsze tak mówię, jak opowiadam o jakichś retrogradacjach, skierować nasz wzrok do wewnątrz, czyli bardziej do siebie. Czyli to jest taki moment, kiedy Merkury wchodzi w retrogradację. Merkury, który jest naszym umysłem, naszym logicznym umysłem, który jest sposobem, w jaki my postrzegamy świat. Czyli to jest taki moment, żeby się zatrzymać, żeby trochę zwolnić i żeby zobaczyć, jak ja w zasadzie myślę, jak ja się komunikuję, to jest władca naszej komunikacji, naszego głosu, co ja mówię, w jaki sposób. To jest taki moment autorefleksji z jednej strony, czyli tak naprawdę coś pozytywnego, co każe nam, tak jak teraz obecna sytuacja, po prostu zwolnić i się zatrzymać. A z drugiej strony każda retrogradacja ma w sobie taki aspekt Urana, czyli rewolucji, rebelii i buntu. Czyli to jest też o tym, że jak już skierujemy ten wzrok do wewnątrz i zobaczymy, w ogóle, czyli jak ja się komunikuję, co ja myślę o świecie, co się dzieje w moim umyśle, to wtedy nagle może się okazać, że ja się z czymś nie zgadzam. Na przykład możemy mieć ten moment autorefleksji. Można powiedzieć, że nie? Tak kolokwialnie to ujmując, że kończymy wtedy z bullshitem. Tak. Ja sobie tak to wyobrażam. Tak, ale przede wszystkim z tym w nas. Tak. Nie? I to jest to super, jest, ale jest powiedz mi, czy to znaczy, że właśnie to jest bardzo specyficzny czas, który dotyczy wszystkich, ale każdy ma inną lekcję do odrobienia w zależności od tego, co widnieje na jego kosmogramie, czy to za każdym razem jest coś innego dla nas, dla mnie osobiście na przykład? Mówimy o retrogradującym Merkurym, który działa na wszystkich, tak? W tym momencie. Tak. Tak, no to wtedy jakby to, że on jest w retrogradacji, to na jakimś poziomie działa na wszystkich nas, kolektywnie, na naszą świadomość, nie? To jest władca naszego umysłu, czyli my jakby na jakimś poziomie wszyscy trochę zwalniamy i albo powinniśmy i mamy tą możliwość, żeby zajrzeć w głąb siebie, żeby się zatrzymać i zrobić taki porządek trochę na poziomie umysłu, na poziomie komunikacji. Natomiast ten Merkury będzie w różnych miejscach w naszym kosmogramie i na niektórych on zadziała mocniej, a na niektórych być może zupełnie nie, bo na przykład z niektórymi się połączy z Księżycem, ze Słońcem, z Merkurem, z Wenus, a u innych nie będzie tranzytował absolutnie niczego. I to jest ta różnica. Ale w takim układzie, jeżeli to jest, mówisz, raz na 3 miesiące, to chodzi mi o to, czy ta retrogradacja jest podobnie odczuwalna przeze mnie, jak przez jednostkę za każdym razem? Czy ten układ planet w danym cyklu też wpływa na to, że to inaczej na mnie wpływa, więc każda retrogradacja jest dla jednostki zupełnie różna za każdym razem? Tak, rozumiem. Ona, nie odpowiem Ci na pytanie, czy za każdym razem jest zupełnie różna. Na pewno tak, bo cały czas się rozwijamy, jesteśmy kimś innym, ale rzeczywiście co 3 miesiące, jakby ten Merkury będzie gdzie indziej, układy się zmieniają i możemy je odczuwać różnie.
Czasem bardziej intensywnie, czasem mniej. Na ogół bardziej odczuwamy w ogóle sam ten początek. I jeżeli ja dobrze pamiętam, to Merkury wchodzi w retrogradację jutro. Więc to jest też, nie jestem stuprocentowo pewna, ale prawdopodobnie tak. I to jest też taki moment, że dzisiaj na przykład jest ostatni dzień na podejmowanie jakichś ważnych decyzji. Dlatego, że jutro ten nasz umysł robi taki zwrot do środka i my też będziemy bardziej zainteresowani swoim wnętrzem, a nie tym, co się dzieje na zewnątrz, na przykład. I tutaj naprawdę chodzi o to, że jeżeli mamy jakąś planetę w retrogradacji urodzeniowo, to jej potencjał jest taki sam, tylko my jakby musimy zajrzeć głębiej, musimy się troszkę wycofać. To jako, że miało już nie być na temat mojego kosmogramu, to czy w moim kosmogramie jest jakaś planeta w retrogradacji? Tak. Bo jestem bardzo ciekawa i właśnie w jaki sposób to może oddziaływać na nasze życie. My wracamy oczywiście dla wszystkich naszych tak, widzów do mojego kosmogramu pięknego. I to nie jedna, zobacz, 4 plus węzeł, ale skupiamy się na planetach, czyli Jowisz w retrogradacji, Saturn w retrogradacji, Uran i Neptun. To ja jestem jakaś bardzo chyba taka refleksyjna z tego wynika. Jesteś refleksyjna i masz ten potencjał w sobie, żeby spoglądać do wnętrza i tam znajdywać pewne skarby. I na przykład Neptun w retrogradacji, Neptun, który jest władcą naszej duchowości, jest tą planetą, która mówi o tym, że wszyscy jesteśmy z sobą połączeni i że cały czas jesteśmy tak naprawdę u źródła. To jest władca naszych snów, władca naszej wyobraźni i on w retrogradacji może zapraszać Cię do tego, żebyś skupiła swoją uwagę na przykład na snach, że tam może być dla Ciebie dużo różnych odpowiedzi, które one nie przychodzą tak w życiu codziennym i kiedy Ty jesteś zabiegana, tylko wtedy, kiedy ta świadomość jest wyłączona. Nie? Na przykład. To jest bardzo trafne, bo dokładnie miałam dzisiaj takie przemyślenia, że chyba mam jakiś komunikat do siebie poprzez sen, który miałam. Natomiast, wiesz, ja to tak interpretuję, powiedz mi, czy to jest w ogóle jakaś dobra droga, że w takim razie te planety, które mamy w retrogradacji, to są te miejsca, te sfery, w których my musimy odnaleźć tę mądrość w sobie. Tak. To jest fascynujące. W takim sensie, że musimy, my nic nie musimy, no tak, my tak, możemy. Mamy potencjał, mamy potencjał. Mamy taki potencjał. Chodzi o to, że pełna jakość tej planety na jakimś poziomie jest dla nas ukryta, jest ukryta dla naszego umysłu, że to nie jest takie oczywiste. Nie? Że na przykład Uran jest totalnym, ty też masz Urana w retrogradacji, Uran, uwielbiam tą planetę, to jest nasz wewnętrzny rewolucjonista, to jest nasz wewnętrzny buntownik, to jest taka planeta, która nie pozwala nam, żebyśmy my stracili to poczucie wolności i on po prostu jest innowacyjny, to jest nasz szalony naukowiec, który zadaje sobie pytania, dlaczego to tak działa, że co to na przykład znaczy, że my mamy aurę, czym są czakry, że ja chcę to zrozumieć, chcę to zbadać, nie? On bada i jednocześnie też jest takim kosmitą, który, to jest władca wodnika, który pozwala nam spojrzeć na życie z bardzo szerokiej perspektywy. I teraz to, że masz Urana w retrogradacji, oznacza, że cały ten potencjał, o którym mówię, on jest w tobie, tylko żeby się z nim skontaktować, żeby z nim pogadać, z twoim wewnętrznym Uranem, to ty musisz zrobić ten zwrot do środka i powiedzieć mu, hej, Uran, ja cię tam widzę i w ogóle porozmawiajmy, nie? Co za rewolucję Naucz chcesz robić? Naucz mnie czegoś. A on tak naprawdę jest u Ciebie bardzo silny, jest jedną z Twoich dominant, bo jest w wodniku, on rządzi wodnikiem, mieszka w swoim znaku i w ogóle mówi, ja Ci tu pomogę, gdzie zrobić tą rewolucję? W trzecim domu, w domu komunikacji. Więc to, że my też teraz rozmawiamy o astrologii, ja widzę Twój kosmogram po raz pierwszy, to też nie jest przypadek, że poruszasz takie tematy, które nie są standardowe, które rozszerzają ludzką świadomość. Uran i wodnik to jest trzecie oko, czyli to jest to, że chce pokazać więcej i wodnik jest tym znakiem, który myśli o kolektywie, który myśli 7 pokoleń do przodu i myśli o przeszłości i się zastanawia,
co ja mogę zrobić dla tej planety, żeby było lepiej i żeby ludzie zaczęli widzieć więcej. No, mogę używać swojego głosu i mogę używać swojej komunikacji. Ty to robisz. Dobra, słuchaj, musimy zakończyć z moim kosmogramem, bo dla mnie to jest zbyt ciekawe i na pewno dopytam Cię jeszcze o parę rzeczy poza wizją. W każdym razie myślę, że to też jest o tyle ciekawe doświadczenie dla naszych słuchaczy, dla mnie oczywiście też, że to pokazuje, jak bardzo astrologia może nam pomóc zrozumieć właśnie nie tylko to, co się dzieje wokół nas, ale właśnie zrozumieć siebie i tych narzędzi takich do samopoznania jest bardzo dużo, ale powiem Ci, że one mają tyle wspólnego i czasami właśnie wydaje się pozornie, że to jest coś innego, ale to się sprowadza do bardzo wielu podobnych narzędzi i sposobów obserwacji świata, w tym przypadku obserwacji planet. Słuchaj, na koniec chyba powinnam powiedzieć, co śmieszne, miałyśmy rozmawiać o Księżycu, ale ja chyba myślę, że musimy się umówić na osobny podcast poświęcony Księżycowi. Zresztą sama mi to mówiłaś w mailach, że to jest temat rzeka i warto mu poświęcić nieco więcej czasu. Zgadzam się i też bym chciała tak zrobić, ale to, co mnie jeszcze ciekawi w kontekście astrologii, to co mogą powiedzieć nam żywioły? Czy w kontekście tego, co powiedziałam, że może wiele osób by interesowała ta strona taka bardziej praktyczna, czyli właśnie na przykład jeżeli jestem takim znakiem, to jestem dobra w tym, a jeżeli jestem takim znakiem, to się dogaduję z takimi ludźmi, bo lubimy te uproszczenia, ale właśnie pokazałyśmy, że kosmogram to jest tyle po prostu pomieszanych tutaj gałęzi, że nie sposób tego tak generalizować, ale myślę, że żywioły to jest coś, z czym fajnie się jest pobawić, więc w jaki sposób mamy żywioły właśnie, czy w kosmogramie, czy w ogóle w astrologii? Tak, mamy w astrologii cztery elementy, czyli mamy ogień, ziemię, powietrze i wodę i one się pokazują w kosmogramie właśnie w tej kolejności i powtarzają się cztery razy, czyli mamy baran, ogień, pierwszy ogień, potem wchodzi byk, ziemia, potem bliźnięta, powietrze i rak, woda i potem znowu mamy lew, ogień i tak dalej, i tak dalej. I każdy żywioł mówi nam o jakiejś jakości i też taką podstawą, żeby zacząć badać swój kosmogram, żeby zacząć go rozumieć, to jest właśnie spojrzeć na to, jak się układają te żywioły, czyli którego żywiołu mam najwięcej, którego mam najmniej. I nawet jak nie znamy się w ogóle na astrologii, to wiemy, czym są żywioły, ponieważ mamy z nimi kontakt cały czas. Wiemy, czym jest powietrze, wiemy, czym jest woda i możemy sobie zobaczyć, że aha, czyli ja jestem przede wszystkim takim ogniem. No to co to znaczy? To znaczy, że działam, że być może jestem niecierpliwa, że właśnie słucham tych instynktów, że potrzebuję przygody, że jestem tutaj po to, żeby odkrywać, czym jest moja wola, jakby działać zgodnie z nią. I że ten ogień taki we mnie jest bardzo aktywny i że ja robię rzeczy szybko i że jestem taką iskierką i też te znaki, które są ogniste, potrzebują mieć cel, potrzebują mieć misję. No i to jest oczywiście baran, lew i strzelec, czyli taka przygoda. Potem mamy element ziemi, czyli wychodzimy z tego ognia, który jest taki niecierpliwy, taki rozbudzony, jest dużo tej energii yang, wchodzimy w ziemię, czyli w yin i nagle zauważamy, że o, mam ciało, mam zmysły, byczek, nie? Drugim znakiem ziemskim jest panna, która jakby idzie o krok dalej i mówi, dobrze, dobrze, to ja się tutaj nauczę dyscypliny, to ja tutaj się nauczę planowania, struktury i w ogóle trzeba dążyć do najwyższego potencjału. Jakby to jest takie uporządkowane. I na końcu mamy koziorożca, który mówi, ja ogarniam tą materię, wiem jak robić kasę i generalnie jak mam dojść na najwyższą górę, to tam dojdę. To jest też taki znak, który jest bardzo cierpliwy. Czyli mamy zupełnie jakby inny sposób postrzegania rzeczywistości, nie? W tym ogniu jest przygoda, przygoda i w ogóle ruch, ekscytacja, a w ziemi już jest i siadamy. I potem wchodzi powietrze, czyli umysł i to jest bliźniak, waga i wodnik. No i w powietrzu postrzegamy tą rzeczywistość. To jest hit, powiem Ci, wejdę Ci w słowo, bo cała tak. Ta trójka to jest mój tata, moja mama i mój brat i do tego ja. I to było bardzo ciekawe połączenie. Tak. No i widzisz, i to jest takie proste.
nie? I potem mamy właśnie ten element powietrza, który postrzega rzeczywistość poprzez umysł, który jest ciekawski, który zadaje pytania, który chce zrozumieć, który chce się komunikować, który myśli przestrzennie, właśnie tak jak wodnik. I na końcu mamy wodę, czyli raczek, skorpion i ryby. I to są te znaki, które rządzą naszymi uczuciami i emocjami i które każą nam czuć, każą nam podążać ze swoją intuicją, one jakby powodują, że my ufamy światu i że jesteśmy bardziej w tej miękkości, w tej płynności, że jakby tutaj poddajemy się trochę bardziej temu, co się dzieje i postrzegamy ten świat magiczny. I każdy znak jest w jakimś żywiole i też my mamy rozmieszczone te planety tak, że każdy żywioł na ogół jest obsadzony, ale któregoś jest więcej, a któregoś jest mniej. I to, co jest taką bazą, co może bardzo dużo nam rozjaśnić, to jest Słońce, tak jak mówiłyśmy wcześniej, Księżyc i Ascendent. I warto zobaczyć, w jakich znakach jest Słońce, Księżyc, Ascendent i jakie to są żywioły. Bo może się okazać, że to jest ten sam żywioł. Mhm. Czyli wtedy tego będzie w nas dużo. I to jest też, możemy zrozumieć, że aha, czyli na przykład jak we mnie jest, powiedzmy, najwięcej wody, no to nie jest nic dziwnego, że ja jestem taka wrażliwa i że ja często płaczę, że ja w ogóle się wzruszam na bajkach i nie wiadomo co, i że też ludzie na przykład mnie tak odbierają, ale też często nie mamy taką sytuację, że jakiegoś żywiołu możemy w ogóle nie mieć albo mieć tam tylko jedną planetę i z mojego doświadczenia wynika, że uzupełnia nam jakby ten brak, bo to nie jest brak, my po prostu mamy taką konstytucję i ona jest dla nas najlepsza, ale żeby uzupełnić tą nierównowagę na jakimś poziomie, to relacje nam to uzupełniają. Albo te najbliższe, intymne, ale też przyjaciele, współpracownicy, że nagle się okazuje, że kurde, mam powiedzmy jedną planetę w Ziemi i w ogóle 90% moich znajomych to znaki ziemskie. Naprawdę. Czyli jednak tak istnieje coś takiego jak właśnie kompatybilność astrologiczna, czy nie? Co masz na myśli konkretnie? Że możemy, widząc kosmogram jakiejś osoby w porównaniu z kosmogramem innej osoby, stwierdzić na przykład, że może stwierdzić lub ocenić, jaka będzie dynamika tej relacji. Ach, to w ogóle to jest zupełnie co innego niż to, o czym opowiedziałam, bo mówisz teraz o kosmogramie porównawczym, o kosmogramie partnerskim i jak najbardziej możemy sobie nałożyć kosmogram każdego z każdym i każdego wydarzenia z nami, wszystko tam jest możliwe i jak najbardziej możemy zobaczyć tą dynamikę i oczywiście, że na poziomie podstawowym fajnie jest spojrzeć właśnie na żywioły i zobaczyć, że aha, na przykład ta osoba jest ogniem, a ta osoba jest wodą, no to z jednej strony super, nie, one się uzupełniają, ale też z drugiej strony to są dwa różne światy, gdzie w ogóle ten działa tak, a ten działa tak i jak to zrównoważyć i właśnie w tym jest cała zabawa. Ale kosmogram porównawczy nam pokaże absolutnie każde połączenie, każdą dynamikę, wszystko. To już jest wyższa szkoła jazdy. Wiesz co, jeszcze to, co chciałam dodać, a propos właśnie tych żywiołów, czy w ogóle tego identyfikowania się ze znakami, to na przykład ostatnio rozmawiałam z moją mamą, która zawsze była taka zainteresowana zodiakiem, ale na takim poziomie, wiesz, krok pierwszy, tak? Czyli właśnie Słońce i to, co ewentualnie mamy w horoskopie. I na przykład, kiedy ostatnio mówiłam jej na przykład, że no teraz mamy pełnię w takim i takim znaku i coś zaczęłam mówić, a moja mama mówi, no dobra, ale to mnie nie dotyczy, bo to są bliźnięta. Więc myślę, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że jakby te znaki też oddziałują na to, co się dzieje wokół nas, na to, jak my się czujemy. I to nie znaczy, że jeżeli jestem lwem, to tylko to, co związane z lwem ma na mnie wpływ, tak? Czyli na przykład teraz, nie wiem, możemy powiedzieć, ja oczywiście nie wiem, więc ty możesz powiedzieć, jaki na przykład jest energia związana z jakim znakiem i jaki to może mieć wpływ właśnie na to, co może nam towarzyszyć w obecnej chwili, jeśli chodzi o nasze nastroje, czy do czego warto się teraz, za co warto się zabrać, jak to wygląda, bo teraz kiedy to nagrywamy, to za kilka dni już będzie premiera, więc myślę, że jesteśmy mniej więcej, to będzie w poniedziałek, tak? Czyli to będzie już niedługo, więc możemy powiedzieć w czasie rzeczywistym, jak to wygląda. To, o czym mówisz, najbardziej odczuwalne jest na poziomie księżyca. Rzeczywiście tak jest, że
ten księżyc na nas działa, chcemy czy nie chcemy, i on się zmienia mniej więcej co 2,5 dnia i pokazuje nam tak naprawdę, na co jest dobry czas. I w tym momencie mamy księżyc w byku, czyli to jest taki czas na ciało, na przyjemność, na zmysły, na dobre jedzenie, na dobry seks, na dobrą muzykę i na to, żeby naprawdę się rozpieszczać, żeby zadawać sobie pytania, co jest moją wartością. Ale to jest księżyc, który tak naprawdę zmienia się bardzo szybko. Mhm. Natomiast to, co się dzieje szerzej, to jest ta koniunkcja Saturn, Jowisz, Pluton, która działa na nas już kilka miesięcy, i to, co się dzieje teraz kolektywnie na naszej planecie, to nie jest przypadek, ponieważ ten układ planet jest absolutnie wyjątkowy i on też prowadzi nas do tego, że zmieniamy tą erę, jesteśmy jakby na przejściu ery ryb do ery wodnika. To przejście, są różne głosy. Z tego, co ja wiem i tak jak mnie uczą, zajmuje mniej więcej 150 lat i my w ogóle zaczynamy. Więc na poziomie świadomości kolektywnej jesteśmy trochę jeszcze w rybach, które w tym swoim cieniu mówią o totalnym oddaniu swojej mocy i o totalnym jakby zaufaniu religii i zaufaniu jakby jakiemuś bóstwu, które stoi wyżej i jest lepsze od nas. I tutaj wchodzimy w tą rolę ofiary. Mówię tutaj o cieniu, a przed nami jest wodnik, który, jak mówiłyśmy sobie już, jest naszym trzecim okiem, czyli jest tą potrzebą, żeby zrozumieć, to jest ta jakość buntowania się, to jest ta jakość wolności przede wszystkim i społeczności. I zobacz, co się dzieje, że my, ja przynajmniej to zauważam i mam nadzieję, że pójdziemy w tym kierunku, że jakby astrologia nas zaprasza do tego i podpowiada nam, że naszym zadaniem jest teraz skierować naszą uwagę w stronę tego wodnika, czyli po pierwsze nowe technologie, które miejmy nadzieję uratują tą planetę i nas, ale też społeczność. To jest ten kierunek. Wodnik mówi o przyjaźni, o budowaniu, tak, o budowaniu społeczności, o budowaniu sieci, w ogóle cały internet to jest świat wodnika i Urana. Więc albo my się połączymy i zaczniemy ze sobą działać, albo może być różnie, ale ten moment ewidentnie nam pokazuje, że planety mają na nas, oddziałują na to, co się dzieje na tej Ziemi, w naszej świadomości. No i przy okazji jesteśmy przed przesileniem i przed zaćmieniem Słońca, które będzie w pierwszym stopniu raka, to jest niedziela, 21. I to jest taki jeden z momentów zwrotnych w naszym życiu, w roku, w ciągu roku, i on działa kolektywnie. I albo poczujemy tego raka, czyli wejdziemy do swoich uczuć i emocji i naprawdę zapytamy siebie, co ja kocham teraz? Jak ja kocham siebie? Czego ja potrzebuję, żeby poczuć się zaopiekowana? Czego ja potrzebuję, żeby się poczuć bezpiecznie na poziomie emocji? Albo skorzystamy z tego, albo nie. To jest też nasza wolna wola, ale mamy ten potencjał. I jakby w moim odczuciu też jakiś obowiązek, skoro jesteśmy tu na Ziemi, żeby korzystać z tego, co jest nam dane. To, co powiedziałaś o Księżycu, myślę, że będzie tylko wspaniałą zachętą dla nas wszystkich, żeby porozmawiać na ten temat ponownie. Natomiast w odniesieniu tego, co mówisz o tym, że warto też edukować się i wiedzieć, co się dzieje wokół nas, po to, żeby móc na to reagować i właśnie wykorzystywać ten potencjał zarówno otaczającego nas świata, jak i potencjał, który jest w nas. Powiedz mi, czy tak już podsumowując, czy trzeba się interesować astrologią, żeby móc z niej korzystać na co dzień, lub jeżeli żyjemy w świecie, gdzie no nie mamy teraz czasu, żeby zgłębiać ten temat, to czy są jakieś źródła wiedzy, które mogą nam pomóc orientować się w tym, ale nie tak, żeby trzeba było się zatracać w tej nauce, żeby to po prostu było takie narzędzie, które jest gdzieś koło nas, właśnie z którym, do którego zaglądamy, ale tak, żeby to nie musiało nami zawładnąć. I oczywiście powiedz o tym, czym ty się zajmujesz, bo wiem, że ty jesteś edukatorem, który właśnie pomaga ludziom zrozumieć to, co się dzieje. Nie trzeba się zagłębiać w astrologię, nie wiadomo jak, żeby z niej korzystać na takim bardzo podstawowym i prostym poziomie, ale moim zdaniem to, co jest proste, jest trudne, ale też jest takie najbardziej odczuwalne. I właśnie tutaj mówimy o tym księżycu,
który jakby nie da się zaprzeczyć, że ma ogromne oddziaływanie na nasze życie, na nasze ciało, szczególnie nas kobiet. My jesteśmy cykliczne i nasz cykl menstruacyjny jakby podróżuje w zgodzie z księżycem, a przynajmniej powinien. I to, co jest najprostsze moim zdaniem, to jest spoglądać na to, w jakim znaku w danym momencie jest księżyc. I też wtedy troszeczkę poczytać o każdym znaku, żeby wiedzieć, o czym one są. I tak króciutko tylko powiem, że baran jest właśnie o instynktach i odpowiada na pytanie, czego pragnę. Byk odpowiada na pytanie, co jest dla mnie ważne, co jest wartością, czym chcę się otaczać, jakim pięknem. Bliźniak zwraca uwagę na komunikację, na słowa, na ciekawość, na naukę. Raczek mówi o powrocie do domu, powrocie do uczuć i emocji. Potem mamy lwa, który wychodzi na scenę i mówi, jestem gwiazdą. I to jest ten moment kreacji. To jest też super moment, kiedy księżyc jest we lwie. To jest super moment na to, żeby podcinać włosy, bo one wtedy będą rosły bardziej bujnie, ponieważ lew rządzi grzywą. Potem mamy pannę, czyli to jest, kiedy księżyc jest w pannie, super moment na mycie okien i w ogóle na robienie porządków, na budowanie jakiejś struktury. Naprawdę tak jest, że ja też nie spoglądam codziennie na to, gdzie jest księżyc, natomiast kilka razy już mi się zdarzyło, że nagle po prostu miałam takie coś, sprzątam i sprzątam przez 2 dni i potem mam takie coś, ej, w ogóle, gdzie jest ten księżyc? W pannie. Naprawdę. I potem mamy wagę, która mówi o relacjach, więc kiedy księżyc jest w wadze, to w ogóle super jest iść na jakieś ploteczki, spotkać się z przyjaciółmi, socjalizować się. Potem wchodzi skorpion, czyli właśnie ta głęboka intymność, seks, połączenia, te sprawy, tajemnice, albo jakieś trudne, głębokie rozmowy. Potem wchodzi strzelec, czyli przygoda, natura. I kiedy księżyc jest w strzelcu, to w ogóle idziemy do lasu, jedziemy nad morze, jedziemy na wycieczki. Najlepiej. Potem wjeżdża koziorożec, czyli znowu ziemia i mówi, dobrze, dobrze, już tutaj były wycieczki, więc teraz popracujmy. Nie, jakby zaplanujmy coś i zaróbmy trochę pieniędzy. Albo wzmocnimy swój autorytet też. To jest też bardzo dobry moment na to, żeby zająć się swoim kręgosłupem. Księżyc w koziorożcu. Potem wjeżdża nam wodnik, czyli ten szalony naukowiec. I to jest super pomysł na to, że jeżeli przyjdą do nas jakieś dziwne pomysły, to warto je zapisywać, dlatego że wodnik jest super szybki i często jest tak, że coś nam wpada i za chwilę nam wypada. Więc naprawdę warto mieć przy sobie jakiś notesik albo to nagrać. No i potem mamy ryby, które są ostatnim znakiem zodiaku i które mówią o tym, zrelaksuj się, wszystko płynie, wszystko jest dobrze, wszystko jest idealnie, więc kiedy księżyc jest w rybach, to w ogóle super jest iść do kina, obejrzeć jakiś film, pogapić się w niebo, w gwiazdy, po prostu się zchillować. I to potem się znowu powtarza i znowu, więc to jest najprostsza rzecz, jeżeli rzeczywiście chcemy zacząć żyć zgodnie z rytmami. I ja też już chyba od ponad 1,5 roku nagrywam takie krótkie opowieści, 15-20 minut w okolicy każdego nowiu i każdej pełni. Wysyłam je w swoim newsletterze właśnie o tym, o czym jest ten czas. I opowiadam o tym też tak bardzo prosto, namacalnie i zadaję tam dużo pytań, które właśnie mają nakierować te osoby, które słuchają na to, co jest ważne w tym momencie i też przypominam o tym, że każdy nów i każda pełnia jest tym czasem, w którym możemy skorzystać jakby z tych okoliczności i zacząć tworzyć to życie tak jak chcemy i korzystać z tej magii, którą mamy, czyli w nowiu wysyłamy intencje w świat, teraz jest nów w niedzielę, więc w poniedziałek jak najbardziej też można to zrobić, bo to nie jest tak, że nów działa tylko w ten jeden dzień, a w pełni celebrujemy. I to jest taki cykl, który wydarza się co 2 tygodnie. I naprawdę, jeżeli zaczynamy sobie to spisywać chociażby jednym słowem, to się nagle okazuje, że po jakimś czasie to moje intencje zaczynają się spełniać. To powiedz, Kasiu, jeszcze gdzie Ciebie można znaleźć, jak się można z Tobą skontaktować i rozumiem umówić się, wykupić u Ciebie taką analizę kosmogramu pełną i niesamowitą. Tak, ja działam przede wszystkim na Instagramie pod nazwą Kosmoc z kropeczką po S i tam w zasadzie jestem codziennie, opowiadam też o astrologii.
opowiadam o tym, co się dzieje w danym dniu, jeżeli uznam, że to jest ważne, i też wykonuję jak najbardziej kosmogramy indywidualne. Takie spotkanie trwa 3 godziny, więc to jest kawał czasu i też kawał wiedzy. Takie spotkanie też jest nagrywane, więc ono zostaje z daną osobą do końca życia. I też teraz już kończymy ten kurs i nie mam pojęcia, czy będzie kolejny, natomiast razem z Samią Mandragorą prowadzimy taki kurs Kobiety w kosmosie i on trwa 9 miesięcy i jest właśnie o wszystkich znakach zodiaku i o wszystkich planetach i mamy na pokładzie 60 kobiet. I to, co w ogóle tam się dzieje, jest tak piękne. Ja jestem za każdym razem zachwycona, bo mam takie poczucie, że opowiadam proste rzeczy. Opowiadam po prostu o danej planecie, a te dziewczyny dowiadują się o sobie tyle rzeczy, że mi naprawdę czasem szczena opada. Musicie zrobić kolejną edycję, dlatego że ja wierzę, że zaraz zwerbujemy kolejną taką grupę chętnych. Ja jestem zapisana już w takim razie. Tak, no zobaczymy. Natomiast to, co mnie woła ostatnio od długiego czasu i ja na pewno to zrobię i chcę to zrobić w tym roku, to jest kurs o Lilith. O Lilith, która jest tym czarnym księżycem, o którym wspomniałyśmy u Tobie troszeczkę, u Ciebie w Twoim kosmogramie. To jest nasz cień. Lilith nam pokazuje tak zwane niespełnione życzenie, pokazuje nam nasze pragnienie, coś za czym tęsknimy, ale jednocześnie nie możemy tam dojść. I to jest coś, co mnie bardzo intryguje. Moja Lilith też jest w korzeniu, więc to jest nic dziwnego, że chcę się nią zająć i to się niedługo wydarzy. W takim razie, Kasiu, życzę Ci, żeby to się zrealizowało jak najszybciej. Tobie bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkich do Ciebie odsyłam. Była to dla mnie niesamowita przyjemność, także jeszcze raz wszystkiego dobrego i dziękuję. Ja też bardzo dziękuję. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że już dostaję od Was wiadomości o tym, że czekacie na odcinek o Księżycu. Ja nie mogę się doczekać, aż rozwiniemy ten temat, ponieważ zasługuje on naprawdę na kolejną godzinę uwagi. Zachęcam Was naprawdę gorąco do odwiedzenia profilu Kasi po taką codzienną dawkę ciekawych informacji i oczywiście po analizowanie swojego kosmogramu, może odrobinę samemu, a może właśnie z pomocą osoby, która się na tym zna, co uważam, że jest jednak bardziej efektywnym rozwiązaniem. Także dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Oczywiście przypominam, że podcasty ukazują się w poniedziałki o godzinie 7. Możecie ich posłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. I na koniec, jak zawsze, mała prośba, jeżeli słuchacie podcastów regularnie, jeżeli podobają Wam się one, to koniecznie zostawcie im recenzję na iTunesie, w aplikacji podcasty. Możecie dać im wybraną liczbę gwiazdek, zostawić kilka słów komentarza. Bardzo mi to pomaga, to promuje podcast. Dociera on dzięki temu do szerszego grona odbiorców. Możecie go oczywiście udostępniać na Insta Stories. Oznaczajcie mnie, Karolina Sobańska, ale przede wszystkim podcast, czyli Karolina Sobańska Podcast. Ja tam zawsze informuję o tym, że jest nowy odcinek, kto będzie gościem. Rozmawiamy sobie w komentarzach pod każdym postem, także jest to świetna przestrzeń do dyskusji i to samo jest na YouTubie. Tam też w komentarzach zawsze jestem obecna i z Wami rozmawiam, także dzielcie się swoimi przemyśleniami. Mam w ogóle nadzieję, że też wiele osób spojrzało na astrologię z nieco innej strony. I oczywiście dla osób słuchających mnie na Spotify, tam też możecie zaobserwować podcast. Dzięki jeszcze raz, do usłyszenia, cześć!